W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 najgłupszych wypowiedzi pana Marka Suskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Ale jakby prezes nie był skromny, uważam, że orden należy mu się zdecydowanie. Dzwoni do nas pan Piotr. Ja bym powiedział, że to jest polityk, który swoje dokonania, no, jeśli mówić o niwę polityczną, ma nawet większe od Józefa Piłsudskiego. Marek Suski o czarnoskórym byłym pośle PO Johnie Godsonie. No i wasz murzynek głosuje razem z wami, mimo że miał... Nie chce iść do ciebie. No nie chce iść. Pewno z innowacji ma wylecieć. No nie chce. Marek Suski z mównicy sejmowej do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, najpierw chciałem podziękować panu marszałkowi. Panie marszałku, mordo ty moja, dziękuję za te dodane 30 sekund, ludzki pan. Rzeczywiście, trudno będzie w takiej atmosferze prowadzić dyskusję. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób dotarł pan do tego rachunku i czy port lotniczy na swojej stronie internetowej zamieszcza rachunki? Ale jaki rachunek? Co pan rozumie przez słowo rachunek, panie pośle? Bo... Tu była mowa o tym, że miał pan na podstawie rachunku miał pan dane. To jest dokument. O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? No właśnie nie wiem, o jaki rachunek. No to jak pan nie wie, to jak pan nie wie, o jaki rachunek chodzi, to po co pan o niego pyta? A w jaki sposób, jaki jest mechanizm tego, że z kancelarii prezydenta trafia się do zarządu PZU? Umie pan jako szef Sejmowej Komisji Skarbu wyjaśnić ten mechanizm? Tak, oczywiście. No to jaki to jest mechanizm? Nie ma wiceprezesa. Jest poszukiwana osoba o wysokich kwalifikacjach i zawodowych, i moralnych. Jest poszukiwana osoba, która zna program Prawa i Sprawiedliwości. Jest rękojmią, że będzie on realizowany. Naprawdę w zarządzie PZU potrzeba osoby, która zna program Prawa i Sprawiedliwości? Tak, oczywiście. Po co? Po to, żeby realizowały program rządu, który realizuje naprawę Rzeczypospolitej. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.